window, baby, where the snow is falling down. There's a thick white blanket covering all of this town. Everyone is inside, they're getting ready to eat by the table. I keep one empty seat, for you're not here. What can I do? It's another Christmas time without you. I dzień dobry, w 10 dniu Vlogmasa. Zaczynamy od lepienia pierogów, a z Wami oczywiście witam się bardzo serdecznie. Tutaj jest jeden farsz na ruskie, tutaj jest drugi farsz na, z kapustą i z grzybami. Oczywiście ciasto zrobione, trochę odpoczywa. Tu napój dla wzmocnienia, żeby było oczywiście, czyli kawusia razem z Wami. Świeczka dla klimatu odpalona, żeby nie było smutno. Podstawka gotowa na zaległe vlogi, chociaż i tak już obejrzałam dwa odcinki, akurat w trakcie tego, wiecie, zagniatania ciasta, obejrzałam dwa odcinki Marty z kanału Po Prostu Vlog. To tak Wam powiem jeszcze przy tej podstawce, ale na razie się nie pokazuje, bo oczywiście kroiłam cebulę, więc mam, nie wiem jak tam wyglądam po tym krojeniu cebuli, później się ogarnę, jak już wiecie, będę gotowa i nalepione będę miała pierogi, to dopiero się do Was odezwę. A na razie witam się z Wami serdecznie i oczywiście życzę Wam miłego kolejnego dnia. A ja biorę się do roboty. Watch the sun go down, and then the moon appear. We'll eat mince pies and drink red wine and beer. Then we'll cuddle closer, like we just love to do. Oh, baby, I wanna spend Christmas time. Witajcie po lepieniu pierogów, także melduję, pierogi są już nalepione, zaraz Wam pokażę oczywiście ile. Tutaj sobie nastawiłam garnek z wodą, bo i tak pierogi już były gotowane, bo wcześniej jedli oczywiście pierogi ruskie, a teraz Julcia nie może się doczekać na pierogi z kapustą i z grzybami. Tutaj ktoś się pytał, chyba Ania, nie pamiętam jaka, czy można dodawać te pierogi, oczywiście ja i tak napiszę, odpiszę je w komentarzu, nie? Czy można dodawać suszone grzyby do kapusty, do pierogów? Wydaje mi się, że można, no skoro się gotuje kapustę z suszonymi grzybami, no to mi się wydaje, że i takie pierogi też, jak ktoś lubi, może sobie ulepić z leśnymi, suszonymi grzybami. To raczej mi się wydaje, że w niczym nie przeszkadza. Ja nie dodaję grzybów suszonych, bo muszę Wam powiedzieć, że moje dzieciaki jeszcze nigdy nie jadły leśnych grzybów. Moje dzieciaki to tylko właśnie jadły pieczarki, a takich leśnych jeszcze ani razu im nie dawałam. Choć co prawda ja na przykład bardzo lubię sos grzybowy, taki wiecie, z leśnymi grzybami, także to jest przepyszota taki sos z leśnymi grzybami, no ale moje dzieciaki takiego czegoś jeszcze właśnie nie jadły. Także to miałam odpowiedź. A jeszcze ktoś się pytał, jak ja mrożę pierogi. Więc ja mrożę pierogi albo po prostu takie nalepione, tak po prostu biorę tacę i zamrażam, takie po prostu nalepione, nieugotowane, ale bardziej chyba jednak wolę je ugotować i zamrozić takie ugotowane, bo wtedy mam pewność, że one mi się jednak nie porozklejają.
Wiem, takie też można wrzucić od razu na gorącą wodę i się nie powinny rozkleić, no ale ja robię i tak, w zależności od tego, czy mam właśnie miejsce w zamrażarce, tak, żeby wstawić po prostu tacę z pierogami, taką wiecie, zaraz Wam pokażę, i żeby jeden drugiego nie dotykał. To było w tych komentarzach, także wyglądam tak jak wyglądam, bo oczywiście tutaj stałam i lepiłam całe popołudnie pierogi, bo mamy właśnie popołudnie, miałam w planie zacząć rano, jak miałam lekcje, no ale wiecie, jak to na lekcjach zdalnych, no to trzeba też przecież dzieciaczkom pomóc, więc za pierogi wzięłam się w sumie to i już po południu, i to tak dobrze po południu. Ale muszę Wam powiedzieć, że dzięki temu właśnie nadrobiłam i praktycznie jestem na bieżąco z każdym kanałem, można powiedzieć. Pod nie wszystkimi kanałami oczywiście napisałam komentarz, bo wiadomo, jak ktoś ma ręce w mące, no to nie piszę komentarzy. Na początku pisałam, później tylko starałam się chociaż przywitać, żeby wiecie, chociaż powiedzieć to dzień dobry albo cześć. Dobra, także to. Co miałam jeszcze Wam powiedzieć? Także ja ugotuję teraz te pierogi Julci oczywiście. Ona zje te pierogi i weźmiemy się za otwieranie kalendarza adwentowego. Ja ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię pierogi lepić, tak samo jak i prasować lubię. Także to są takie moje właśnie dwa chyba schizy domowe, że lubię właśnie stać i przy żelazku i prasować. I właśnie lubię lepić pierogi. I to ja sobie lepię pierogi jednego dnia, większą ilość, tak żeby mieć później, wiecie, zamrożone w zamrażarce na czarną godzinę. Jakiś obiad zawsze można wyciągnąć i zawsze jakiś obiad można rodzinie podać. A jeżeli oczywiście Wy nie macie czasu, bo chodzicie do pracy, czy tam, nie wiem, chorzy jesteście, czy coś. Dzień dobry. A jeżeli właśnie Wy nie macie czasu, bo chodzicie do pracy czy coś, no to wiadomo, przecież nie musicie lepić pierogów, bo bez pierogów i tak święta się odbędą, a możecie sobie przecież kupić pierogi w sklepie. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja tych sklepowych pierogów nie lubię. Raz jakoś upolowałam, zerknę sobie do wody, raz jakoś upolowałam w Lidlu pierogi chyba z serem i z truskawkami i muszę Wam powiedzieć, że one były niedobre. W ogóle to ciasto jakieś takie dziwne było. Nie wiem, one się wszystkie jakoś tak porozpadały, więc ja wolę postać już jednego dnia, nalepić tych pierogów i mieć po prostu co wyjmować z zamrażarki takiego, wiecie, gotowego. Także to jeszcze Wam miałam powiedzieć. Ok, bo widzę, że mi się woda gotuje, także ja wrzucę te pierogi, gotuję im ci pierogi, dam jej, żeby się najadła i nasyciła pierogami z kapustą, bo ona właśnie lubi, i zaraz będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Już zapomniałam, bo jeszcze miałam Wam pokazać, ile pierogów ulepiłam. Także tutaj mam 40 pierogów ugotowanych, bo to właśnie było dzisiaj jedzone. Bo moje dzieciaki lubią pierogi, nawet sam Antoś potrafi zjeść około 8 takich moich pierogów. One może nie są za duże, no ale jak na do Antosia, to i tak 8 pierogów mi się wydaje, że to i tak jest dość sporo. Tutaj mam tyle. Tutaj też są ruskie. Tutaj są też ruskie, bo u nas właśnie wszyscy to tylko ruskie. A taki właśnie ewenement, czyli ja i Julcia, lubimy pierogi praktycznie ze wszystkim. No ja trochę z owocami nie bardzo, ale na przykład no z kapustą i z mięsem, z kapustą i z grzybami, z mięsem, z soczewicą, może z samą soczewicą to nie, ale tak na przykład pół soczewicy i pół mięsa, pyszota też pierogi są i też polecam oczywiście. Z kaszą gryczaną Julcia i z serem też bardzo lubi. I jeszcze moja ciocia robi pierogi z kaszą, manną i z serem. Tylko takie też jeszcze robi, ale no to też takie może mi się wydaje, że niekoniecznie. Ale na przykład u niej, jeżeli bym nie poczęstowała, no to przecież jej nie odmówię i zjem takie pierogi. Także u mnie pierogi mogą być ze wszystkim. Jak ja dawno nie jadłam pierogów z kaszą. Źle, że to powiedziałam. Dobra, nie było tematu. Nie będę stała i lepiła na pewno teraz już. Na razie jemy te pierogi, co są tutaj. Także tak jak widzicie, tyle tych pierogów mi wyszło. To mi zostało trochę ciasta, ale już raczej nie będę go wykorzystywać. Ale tak jak mówię, pamiętajcie, że to, że ja nalepiłam te pierogi, nie znaczy, że Wy też macie już, wiecie, stać i lepić pierogi.
Bo ja na przykład lubię pierogi lepić i rozumiem na przykład, że nie wszyscy mają czas stać lepić, no albo po prostu ochotę też rozumiem, że nie mają. Ja to tylko po prostu tak pokazuję właśnie, że ja co dzisiaj robiłam, no żeby wiecie, vlogmas to vlogmas. Okej, dobra, bo mi się pierogi rozgotują. Okej. Tak, pierogi jeszcze są nieschowane. Julcia jest nakarmiona. Muszę Wam powiedzieć, że ugotowałam jej, wezmę sobie tylko herbatę i już idziemy otwierać kalendarze adwentowe. Spojrzałam się, bo tutaj pestka z cytryny pływa, ale to już mniejsza z tą pestką. Jeszcze może zgaszę to światło nad dotkapem, albo może to górne wygaszę. Ugotowałam jej 10 pierogów z kapustą i oczywiście moja Julcia zjadła 10 pierogów z kapustą. Także w sumie się Julcia zjadła 15 pierogów, bo zjadła wcześniej 5 ruskich i jeszcze teraz 10 tych. Dobry. Z kapustą i z grzybami. Ja teraz się spojrzałam, czy się nagrywa, bo w sumie to już nie wiem, czy się nagrywa, czy nie. Także teraz już nie przeciągając, otwieramy te kalendarze adwentowe. Żeby tradycji stało się zadość, więc otwieramy. Czy Mateusz otwiera razem z nimi kalendarz? Już otworzył. Otwierałeś już? No, przed chwilą. Jak ósemka jest obok piątki, to obok piątki jest dziewiątka. A ty co? Czego uciekasz? Co? Mateusz, nie uciekaj od nas. Mateusz, bo później ciocia Beata się pyta, gdzie ty jesteś? Gwiazda. Dzwonek, dobra. I co teraz otwieramy? Otwieraj to. Brawo. Julcia otwiera standardowo te kule do kąpieli, a Anto się otwiera ten balea. Teraz mają akurat dwa dodatkowe jeszcze, także nie mają się o co kłócić. Teraz mi nożyczki są potrzebne. Otwieramy. Tutaj nie są potrzebne nożyczki, tylko jednym palcem wystarczy pociągnąć. O, widzisz, udało się. I co? I nie ma nic, tak? Bo spadło coś. Jakaś tubka powinna być. Zaraz zobaczymy. Zobaczmy tyle. O, coś takiego powinno być. Dobra. Tubka. Jakaś zaraz to wezmę i wyjmę. I wszystko nam stąd leci już. Dobra, już tak wyjęłam tą tubkę z balei i to jest takie coś. Wydaje mi się, że to chyba jest krem do rąk. I muszę Wam powiedzieć, że przecież ślepota teraz odkryła nowość. Co tu jeszcze jest? Proszę to schować, bo to jest nie na dzisiaj. I tutaj przecież pod każdym okienkiem, tylko ja tego nie widziałam, bo to oni sobie otwierają, jest taka, nie wiem, sentencja, przesłanie, coś takiego. Tutaj chyba jest po angielsku, tak? Dobra, możecie sobie to oczywiście zescreenować i przeczytać. I tutaj... Mamusiu. Antoś trzyma. I tutaj też, proszę bardzo, tak... A tu mamy właśnie po niemiecku. No po niemiecku to już sobie języka nie będę łamać i na pewno nie będę czytać. Mamusiu. A tu była kula do kąpieli, tylko nie wyjmę, bo a, tu była... się rozsypała jakby. Kula do kąpieli, tylko się... To ta folika się po prostu stąd zdarła, także tego nie będziemy ruszać. Teraz poprawimy te kalendarze adwentowe, bo nam stąd spadają. Także to był na pewno krem do rąk. Jeszcze herbatka. Herbatka dzisiaj będzie taka. Zwykła czarna. Zwykła czarna herbatka. Earl Grey. Ja muszę Wam powiedzieć, że za Earl Grey to praktycznie nie przepadam i nasza czytanka. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że to, że teraz czytamy właśnie tak tą książkę Magiczne drzewko. Prawiło mi się czytanie. To nie jest tak właśnie, że my po prostu czytamy tą książkę tylko po prostu w grudniu. Bo ogólnie właśnie jest taka zasada, że Antoś musi przeczytać codziennie jakiś, nie wiem, fragment książki, fragment czytanki, czy po prostu jeden rozdział, jeżeli zależy od tego, jakiej długości jest ten rozdział. Także to nie jest tak, że po prostu my wymyśliliśmy sobie, że o, grudzień spędzamy przy czytaniu książki, bo tak to nie jest właśnie u nas. Antosia obowiązkiem jest czytanie książki mi codziennie, bo to nie jest tak, że teraz ja im czytam książkę, bo oni już umieją czytać po prostu. Kiedyś ja czytałam im książki i wszystkie książki dziecięce znam na pamięć praktycznie, także
A ty powiedz jakąś. Także tego. To wtedy kiedyś było tak właśnie, że ja im czytałam, a teraz właśnie odkąd właśnie się nauczyli czytać. A teraz właśnie, żeby Antoś poszedł ze znajomością dobrego czytania do klasy czwartej, jego obowiązkiem jest po prostu przeczytać mi kawałek książki. Wiem, prawda jest taka, że Antoś tutaj nie czyta tak jak się należy, bo Antoś tutaj przed kamerą się wygłupia. To też oczywiście od razu powiem, dlaczego czyta Julia. Przeważnie słucham. Ja dzisiaj nie czytam. Czytasz? Nie. Tutaj. Nie chcę czytać. Dlatego właśnie przed kamerą czyta Julcia, bo Julcia to czyta normalnie, a Antoś po prostu przed kamerą się wygłupia. Ale potem właśnie jest tak, że Antoś ma obowiązek jeszcze przeczytać mi też fragment książki, tak żeby właśnie szlifował czytanie. To tylko to właśnie chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Dlaczego? A no i poza tym, że znalazłam właśnie taką książkę świąteczną, dlatego właśnie teraz czytamy książkę świąteczną. Przecież nie będziemy opowieści bożonarodzeniowych czytać, nie wiem, w sierpniu czy coś, prawda? Bo wtedy są inne książki do czytania. Dobra, ale to już nie przeciągając, to tylko tak na marginesie było. Także teraz czytamy rozdział. Co tam, Antosiu? Opowiadać książkę. Antosiu opowiada książkę. Nie. Tak, no jak nie? Antosiu wraca i opowiadać książkę. Antosiu, już cię noga nie boli? Boli. To proszę siąść tutaj. To które opowiada, o czym było? Nie, nie. A dlaczego, Antoś, nie? Bo mnie noga boli. A dlaczego cię noga boli? Powiedz wszystkim, dlaczego cię boli noga? Jego powie, bo to jej sprawka. To jaki sprawka? Antoś, czego cię noga boli? Ale Julga mnie wywaliła. Gdzie? Ja cię wywaliłam. Ona mnie popchnęła. Gdzie? Nie, nie popchnęła. Ty się wywróciłaś krew. Krew, tak. Krew. Ale z tego jak nawet rany nie ma. Właśnie. Ale to boli. Która boli? Antoś chodzi. Nogi nie ma ani złamanej, ani skręconej. Ale boli ciągle. Bo chodzi o dwóch nogach, tylko się po prostu wygłupia. A się przewrócił, bo się poślizgnął standardowo. Nie. To boli! Co cię boli? Kto mnie zaniesie do łóżka? Sam dojdziesz o własnych siłach. Nie, nie dojdę. Tak, tak, tak. Jakbyś miał się potem siłę wygłupiać na śniegu, to zajdziesz i do łóżka. Wygłupiać, to mnie kroska bolała już, a teraz aha, dalej to boli. Cię dalej, tak. Ale mamo, ja inaczej schodziłem z no. góry. Jak? Ja musiałam, Julka mnie podnosiła. Ona mnie zniosła. Co? Bo on udawał takiego już umierającego. Takiego już. I kto mnie zaniesie na górę? No Julka. Zajdziesz, tak, Julka cię na pewno nie będzie nosiła, zajdziesz o własnych siłach. Dobra. To o czym było? Jak to powiedzieć? O tym. No o tym, że. Pan Józef opowiadał. Antoni! Pan Józef opowiadał Ryszowi o swoim dzieciństwie, jakby. Nie? Jakim dzieciństwie? Tak. No. I o tym, że pojechał raz z tadziem. Jakim tadziem? O tym, że najpierw tato pracował, a później tato poszedł na wojnę. Na wojnę. Tato poszedł na. Na wojnę, mama musiała zająć się całym dziećmi, zwierzętami, gospodarstwem i nie mogła pójść do pracy, więc można powiedzieć, że byli biedni, tak? No ale no. No ale biedni nie byli, bo sąsiedzi kupowali od nich jajka i mama szyła ubrania na zamówienie, tak? No co ty opowiadałeś? Nie, no i co było dalej? I potem opowiadał o różnych zawodach, tak, że szewc robił buty, stolarz robił. Stolarz robił żelazo. No. No, zabawkarz robił zabawki. I raz do tego. A pieniądze za pieniądze. Jedynego zabawkarza w mieście pojechał raz z stadziem i tam zobaczył. Pociąg, lokomotywę?
Z siedmioma wagonami. Nie, to była z siedmioma kolorowymi wagonami, która ciągnęła lokomotywa, czerwona lokomotywa z niebieskim. Z kim? Kim? Kominem. I to była jego zabawka, którą bardzo chciał. Tak, i czy dostał zabawkę, dowiemy się w kolejnym rozdziale, tak? No pewnie tak. No to trzeba czytać dalej. No tak. No pewnie nie, bo ktoś musiał ją popsuć. Kto ją popsuł? Tadzio. Tadzio ją popsuł? No. A kto to jest Tadzio? Jego kumpel. Ktoś tu nie słucha książki. Słucham, ja sobie będę zjeść nogę. No to jest Tadzio. Antoś, co ty robisz? Będę zjeść sobie nogę. Antoś sobie nogę bandażuje czerwoną wstążką. Tak. Tak. Antosiu? Dobrze się to robi? No chyba z rany zaopatrzyłem. Teraz muszę... Dobra, i chyba już właśnie nie przeciągając, będziemy się właśnie już z wami żegnać. Bo to już późna godzina jest, teraz to już bardzo późna godzina, bo jest godzina 20. No, za 15. Ja muszę jeszcze posprzątać te pierogi i oczywiście utulić Antosia mojego do spania, bo Antoś musi teraz jeszcze przeczytać mamusi książeczkę, nie. Prawda? Tak. Nie. Tak, bo Antoś, dopóki mama nie pójdzie go ułożyć w łóżeczku, to Antoś nie idzie spać, także mama musi go ułożyć w łóżeczku. Sam pójdę. Antoś musi jeszcze, muszę go ułożyć w łóżeczku, Antoś musi mi przeczytać kawałeczek książeczki, tak? Ja zasnę. Nie zaśniesz, Antosiu, nie zaśniesz. No. I za chorego wszystko. Dla jakiego chorego? Ty jesteś zdrowy chłopak. Zabędę złą sobie nogę, bo sobie tylko kuli jeszcze. Kuli. Jeszcze Antosiowi wiecie, co kuli brakuje. Dobra, jak wam się podobał taki vlog i nie vlog? Zewnątrz mi. To serdecznie prosimy o tego kciuka w górę. Nie. Łapkę w dół. A teraz pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłego dnia albo wieczoru. Bez subskrypcji, bez dzwoneczka. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa! O czym zapomnieliście?